Edward Tusk, przyjmując tą ideę, w którą zresztą bardzo głęboko wierzył, to można powiedzieć wprowadzał do Polski, bo jest jeden z tych ludzi, którzy wprowadzili do Polski ideologię liberalną. Edward Tusk no, powinien jednak myśleć o Polsce, o polskich pracownikach, a nie o swoich przeświadczeniach ideologicznych i powinien potrafić je zweryfikować. Ja znam sytuację tego regionu, tu w wielu miejscach dochodzi już albo do upadłości, albo do zawieszenia działalności. No, choćby ten pomysł, który jest w naszym pakiecie korzystania z funduszu socjalnego, to jest w skali kraju 8 miliardów złotych, żeby w pewnych sytuacjach z tego funduszu w upadających przedsiębiorstwach płacić pracownikom, żeby one przetrwały ten najgorszy czas. Płacić można trochę mniej, ale jednak płacić i żeby dzięki temu one miały szansę na to, by po trudnym momencie przejść do normalnej działalności gospodarczej. Ale tych różnych możliwości jest wiele, tylko trzeba chcieć, trzeba być aktywny i trzeba nie ograniczać się do tych koncepcji, no, które dzisiaj w skali światowej bankrutują. Przez wiele lat uważano, że jeżeli jest dobra sytuacja finansowa, mały deficyt, albo najlepiej, żeby go w ogóle nie było i mała inflacja, to wszystko zrobi się samo. Dzisiaj wiemy, że się nie zrobi. To jest taka prawda, którą w końcu należy przyjąć. Ta prawda zresztą była widoczna w wielu krajach, właśnie tych, które robiły, można powiedzieć, wielkie kariery, jeżeli chodzi o tempo rozwoju. Wszędzie było inaczej niż w Polsce, no ale w Polsce przyjęto, można powiedzieć, implantowano z zewnątrz ten model i mamy dzisiaj efekty. Proszę pamiętać, że po drodze były dwa wielkie załamania, było załamanie warcerowiczowskie, było załamanie przełomu lat 90. i 2000. Za każdym razem bezrobocie dochodziło do 20%, była ogromna cena społeczna. Trzeba zrobić wszystko, żeby po raz trzeci to nie nastąpiło, bo to ma ogromne negatywne skutki społeczne, także w życiu ludzi, po prostu w życiorysach ludzi, w ich biografiach jest to coś bardzo, bardzo niedobrego, kładącego się cieniem na całe życie. No, w Polsce jest miliony ludzi, którzy za to zapłaciło, często po prostu złamanym życiem, więc tych złamanych życiorysów powinno być jednak nieporównanie mniej i władza powinna o to dbać, a niestety nie. Wcielany byłby projekt antykryzysowy, sądzę, że podobny do tego, który był przedstawiony przez Prawo i Sprawiedliwość nie tak dawno temu, a pracy w ogóle prowadzona byłaby inna polityka, że na pewno byłyby wydawane środki europejskie, w związku z tym sytuacja gospodarcza byłaby lepsza. Na pewno staraliśmy się na podobieństwo krajów zachodniej Europy i Stanów Zjednoczonych znaleźć jakieś środki